Spy Family to fenomen, bo inaczej nie da się nazwać serialu, który w roku równie wypchanym kontynuacjami wielkich hitów co ten i tak zdołał wyraźnie zaznaczyć swoją obecność. Opowieść o różowowłosej dziewczynce i jej przyszywanej rodzinie nie tylko nie zanikła wśród tak popularnych tytułów jak Kaguya-sama czy The Rising of the Shield Hero, ale i do nich dołączyła, samemu również stając się wielkim hitem. A główną bohaterkę serialu Anię swego czasu mogliśmy zobaczyć wszędzie. Na memach, gifach, grafikach artykułów internetowych dokonującą najbardziej uroczego ludobójstwa na świecie, dosłownie wszędzie. Początkowe odcinki Spy Family są wręcz zaprojektowane pod to, żeby przyciągnąć i utrzymać zainteresowanie jak największej grupy ludzi naraz. Jesteście fanami szpiegowskich klimatów? Proszę bardzo. Lubicie dobrą komedię? Jest i ona. Chcecie po prostu ogrzać serce uroczą historią o formującej się rodzinie? Akurat tego tutaj dostatek. A poza tymi rzeczami otrzymujemy także dopieszczony, cieszący oko styl graficzny, szczegółowo animowane sceny akcji, angażujące high IQ gimnastyki umysłowe, drobne elementy fantastyczne. Znalazło się miejsce nawet na trochę thrillera czy romansu oraz znacznie większą dawkę produkcji familijnej. To anime, które możemy obejrzeć ze swoją dziewczyną, chłopakiem, rodzicami, dziadkami, sąsiadem, ze wszystkimi naraz w tym samym czasie i prawdopodobnie każdy z nich znajdzie tu coś dla siebie. Biorąc pod uwagę wszystkie te rzeczy, łatwo zrozumieć, dlaczego tak szybko i na tak wielką skalę Spy Family przyciągnęło do siebie setki tysięcy osób. Ale... kiedy serial powrócił po paromiesięcznej przerwie z drugą połową pierwszego sezonu, nie dyskutuje się o nim równie głośno i często co poprzednio. Co jest oczywiście całkowicie zrozumiałe, zważywszy na to, że sezon zimowy po brzegi wypełniają wysokoprofilowe animce, które na dodatek trzymają naprawdę konkretny poziom i odciągają widownię od innych tytułów. Wobec tego nie spadek zainteresowania jest tym, co najbardziej zwróciło moją uwagę, lecz coraz liczniejsze głosy rozczarowania drugą połówką serialu. Jeśli tylko jesteście stałymi bywalcami większych for lub grup dyskusyjnych, to z pewnością też natknęliście się lub sami podzielacie ganiący obecny stan serialu komentarze. Zarzuca mu się przede wszystkim powolny rozwój fabuły lub nawet jej stagnację, odczuwalną filerowość oraz wrażenie bezcelowości wydarzeń. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy Spy Family nadal dostarcza nam to, co obiecało na początku? No bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś przyciągnięty obietnicą romansu pomiędzy Lloydem a Yor może być niezadowolony z faktu, że ich relacja rozwija się w tempie nawet bardziej ślimaczym niż analogiczny związek z dowolnej wielosezonowej komedii romantycznej. Albo że fani szpiegowskich elementów zauważą, że wiele tego typu wydarzeń rozwiązuje się w nader uproszczony sposób i brakuje tutaj prawdziwej stawki lub chociaż jednej skomplikowanej zagadki, której ukończenie nie przyszłoby bohaterom z łatwością. A zamiast rozwijania tych odnóg fabularnych dostajemy w całości podporządkowane gagom fragmenty, takie jak historyka chłopaka żywcem wyrwanego z twórczości Tima Burtona czy kulinarne przygody Yor. Obiecywanie zbyt wielu rzeczy na początku ogólnie jest niebezpieczne w przypadku, gdy dana produkcja nie będzie w stanie ich później dostarczać w tej samej ilości. Może się wtedy okazać, że osoby, które do serialu zostały zachęcone elementami ulegającymi właśnie znacznemu ograniczeniu, poczują się w pewnym momencie po prostu znudzone. I w takim przypadku wydaje mi się zrozumiałym rozczarowanie, że akurat ta część produkcji, która interesowała kogoś najbardziej, jest teraz traktowana po macoszemu. Z tym, że nie jestem pewien, czy to na pewno wina serialu lub mangi, na podstawie jakiej powstaje. Niektórzy z nas sami stworzyli sobie oczekiwania nieco inne niż kierunek, w jakim prowadzą całość twórcy. Zresztą Spy Family nadal pozostaje i pozostanie tymi wszystkimi rzeczami, jakie wymieniłem. Po prostu po stawiającym fundamenty początku przyszedł czas na ugruntowanie tego, czym serial jest przede wszystkim. Czyli komedią sytuacyjną, z wątkiem szpiegowskim powoli rozwijającym się na drugim planie. Co prawda schemat co parę odcinków przebija mocniejszy, bardziej poważny arc, ale przez większość czasu panuje niemal sielankowa atmosfera. Wrażenie sitcomowości nie jest więc przypadkowe i właśnie taką formułę przyjął serial. Co sprawia, że zarzuty o powolny rozwój fabuły czy filerowość stają się bardziej zarzutami wobec całego gatunku, a nie tylko tego konkretnego utworu. I nie oznacza to, że osoby, którym takie podejście do narracji się nie podoba, nie powinny się wypowiadać. Wręcz przeciwnie, chyba wreszcie przyszła okazja do przeprowadzenia ciekawszej dyskusji na temat Spy Family niż obowiązkowe pochwały za każdy możliwy element, by nie zostać publicznie ukamieniowanym przez jego fanów. To też dobra okazja, by przejść w końcu do pytania zadanego przeze mnie w tytule. Czy Spy Family nadal jest dobre? Tak. I nigdy nie przestało być. To nadal przeurocza komedia gagów, jedna z najlepszych na współczesnym rynku, znakomicie mieszająca elementy z wielu różnych konwencji. Sceny akcji wciąż stanowią pożywkę dla oczu dzięki płynnej animacji i pomysłowości choreografów. Sam setting nie przestaje zaskakiwać całkiem dojrzałym jak na luźny charakter produkcji spojrzeniem na stan zimnej wojny. Zresztą akurat nam, Polakom, stosunkowo znajomym, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie tak dawno temu to nasz kraj trawiła ciągła inwigilacja i wrażenie ciszy przed burzą.
Bohaterowie także nie przestali być sympatyczni, autorzy mają prawdziwy dar do sprawiania, że cały czas zakochujemy się w nich na nowo. Poza tym scenariusz potrafi przemycać między słowami poważniejsze tematy, tak jak wtedy, kiedy Handler opowiada o swojej córce w czasie przeszłym. Podobna subtelność nie jest do końca tym, czego oczekiwalibyśmy po takim serialu, a jednak znalazło się dla niej miejsce. No i sceny reakcji. Te są niezmiennie przecudne. Już odpowiedzialny za pierwowzór mangaka ma niezwykły talent do przedstawiania reagujących na rzeczy postaci w najbardziej komiczny sposób, w jaki to tylko było możliwe. A dzięki animacji zostaje to jedynie uwypuklone. Nie bez przyczyny wiele kadrów z anime momentalnie staje się szablonami do tworzenia memów, a ten słynny smackface Ani był memem jeszcze przed przetworzeniem go przez serial. No właśnie, Ania. Czyli dla wielu osób, pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że większości, w tym mnie, główny powód oglądania Spy Family. Jeżeli chodzi o projekt tej postaci, i mam tu na myśli zarówno warstwę estetyczną, jak i psychologiczną, to chyba nie dało się bardziej trafić w dziesiątkę. Ania to genialny plan na wyeliminowanie problemu bezdzietności w Japonii. Ostateczna weryfikacja twoich ewentualnych antynatalistycznych poglądów. Jedno z najbardziej uroczych dzieci w anime z XXI wieku w ogóle. A do tego nie jest po prostu maskotką. To pełnoprawna bohaterka zachowująca się dokładnie tak, jak obdarzona mocami telepatycznymi dziewczynka w wieku około 4 lat by się zachowywała. Jest ponadprzeciętnie inteligentna, ale to ponadprzeciętność w granicach normalności. Nie na poziomie dorównującym geniuszom rodem z The Promised Neverland. Co oznacza, że pewne zbyt skomplikowane dla niej kwestie znacząco sobie w głowie upraszcza, a profesje jej nowych rodziców nie są czymś moralnie kontrowersyjnym, lecz zwyczajnie fajowym, żywcem wyciągniętym z jej ulubionej kreskówki. I to uproszczone dziecięce spojrzenie na świat staje się zapalnikiem humoru obecnego w serialu. Humoru zresztą w większości przypadków naprawdę dobrego. To jednak ten moment na przejście do paru zgrzytów, które nazbierały mi się na przestrzeni odcinków. Jednym z nich jest właśnie kwestia gagów. Gagi z drugiej połówki raczej bawią tak samo jak wcześniej. Chyba, że akurat nie są oryginalne. Bo tak, utworowi zdarza się recyklingować stare żarty. I dla przykładu zszokowana mina Ani była zabawna za pierwszym czy drugim razem, lub wtedy, gdy powtórzyła ją Yor, ale w momencie, kiedy ta sama mina pojawia się parę następnych razów w spodziewanych fragmentach, to nie wywołuje już podobnego efektu. Humor ogólnie działa najlepiej, kiedy zaskakuje, więc powtórzone dowcipy bywają dla komedii zabójcze. I nie mówię, że są zabójcze także dla Spy Family, bo dużo za wcześnie, żeby to osądzać. Ale to dosyć niepokojące, że na tak wczesnym etapie historii już występują powtórzenia. Problem powtarzania dotyczy również bezpośrednio Yor. Otóż jej życiowe nieogarnięcie i, powiedzmy sobie szczerze, tempota, w wielu momentach hamują rozwój wewnętrzny tej bohaterki. Bo w sytuacjach, w których mogłaby dojść do pogłębionych wniosków, zostaje sprowadzona do roli narzędzia fabularnego w postaci gagu lub fizycznego nadczłowieka. Na dodatek operacja Strix, wybadanie osobistych pobudek Donovana Desmonda, czyli wątek główny całości, tak na dobrą sprawę w ogóle jej nie dotyczy. Co więcej, nie wie nawet o jego istnieniu, przez co fabuła spycha ją na bok względem związanych ze sprawą Ani i Lloyda. Szczerze mówiąc, trudno nawet określić, dokąd dokładnie Yor zmierza emocjonalnie, gdyż zasadniczo już jest dobrą matką ze względu na to, że ma doświadczenie wychowawcze. Więc co, stanie się jeszcze lepszą matką? To chyba byłoby zbyt proste, prawda? Na tym etapie nie stanowi to aż tak wielkiego problemu, by zupełnie przekreślało serial. Po prostu mam nadzieję, że w przyszłości autorzy sprezentują jej osobny, poważniejszy wątek, który zwiększyłby jej sprawczość w przebiegu głównych wydarzeń. Jednak wymienione rzeczy to naprawdę małe zgrzyty w działającej dobrze naoliwionej maszynie. Zwłaszcza, że najważniejszy motyw całości wciąż funkcjonuje bez zarzutu i obserwowanie, jak nasi bohaterowie docierają się ze sobą i z odcinka na odcinek stanowią coraz bardziej zgraną rodzinę, nie przestaje przyjemnie ogrzewać serca. Bo właśnie tym Spy Family jest od początku. Opowieścią o patchworkowej rodzinie. Być może nadinterpretuję, biorąc pod uwagę, że manga osiągnęła hitowy status jeszcze przed tym wszystkim, ale wydaje mi się, że w tak trudnych, postpandemicznych, kryzysowych, a na dodatek wojennych czasach potrzebowaliśmy czegoś równie uroczego. Potrzebowaliśmy przypomnienia, że nawet kiedy wokół roztacza się widmo nadchodzącego konfliktu, to trójka ludzi z zupełnie innych środowisk może się złączyć w jedną piękną wspólnotę. Podstawą uroku Spy Family nie jest to, że osadza w centrum wydarzeń słodką różowo-włosą dziewczynkę, bo z różnym skutkiem robi to wiele innych anime. Spy Family ujmuje przede wszystkim tym, że pokazuje, iż nawet w świecie zrodzonym z nieufności i przemocy jest miejsce na bezwarunkową miłość. Jest miejsce na to, by szpieg, zabójczyni i telepatka stworzyli coś, czego żadne z nich nie miało szansy poznać w pełnej krasie. Zwykłą, kochającą rodzinę. A jeśli nie odpowiada wam odczuwalna sitcomowa formuła serialu, to nie będę ukrywał, że możecie mieć problem z przyszłością serii.
Wiele scen jest tu celowo pozbawionych stawki, fragmenty służące wyłącznie rozśmieszaniu nas wciąż pojawiają się w znacznej ilości, a niektóre wątki postępują ziście żółwią prędkością i wydaje się, że w najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie. Ale przy tym to wciąż sympatyczna, familijna produkcja, która spełnia swoje zadanie jako zamiennik cukru w naszej popkulturowej diecie. Jeżeli właśnie tego oczekujecie po Spy Family, żeby zasłodziło was poza wszelką miarę i stanowiło cotygodniowe przypomnienie, że są jeszcze dobre rzeczy na tym świecie, to trudno o lepszą serię w tym sezonie. Spy Family nadal jest dobre. I myślę, że to też jedna z rzeczy, które w najbliższym czasie nie ulegną zmianie. A i przyznaję się do błędu, bo początkowo nie byłem fanem, ale w trakcie emisji zmieniłem zdanie. Opening jednak rządzi. Jest naprawdę super. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Teraz kolej na was. Dajcie znać w komentarzach, czy nadal wyczekujecie kolejnych odcinków Spy Family i jak ogólnie bawicie się podczas drugiej połowy sezonu. Tymczasem dzięki za obejrzenie, ja się żegnam i do zobaczenia następnym razem.